kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z legendami i latte, w sensie, że kawą, a tak naprawdę legendy i latte, czyli takie dziwne połączenie fantastyki i wątku kawiarni. Tak, wiele osób mówi, ja się z tym zgadzam, bo miałam dokładnie to samo skojarzenie w trakcie czytania tej książki. To mają legendy do latte. Nie, nie, wiesz, że to jest takie Animal Crossing w wersji książkowej. No. Bo jeżeli nie wiecie, Animal Crossing to jest taka gra na Nintendo, gdzie no basically chodzi o to, że przybywacie na wyspę i tam zakładacie sobie domek, tak. I hodujecie rzepę i spotykacie swoich nowych ziomeczków, nowych sąsiadów, zawiązujecie przyjaźnie i tak dalej, i tak dalej. Rozwijacie sobie tą wyspę, bla, bla, bla. No i ta książka ma trochę podobny vibe, bo Animal Crossing jest znane z tego, że jest taką przytulaśną, przytulną grą, przy której można się odprężyć i jest taka cieplutka i wiecie, nie można w to przegrać w żaden sposób. Wiecie, to jest taka bardziej family friendly wersja Simsów, bo w Simsach jednak można modować i zjadać. No, w Animal Crossing chyba nie można. No i przechodzimy właśnie z legendami i latte, czyli taką książką, która jest określana jako tak zwane cozy read, czyli takie przytulne czytanko, taka lektura, która przynosi właśnie komfort, spokój i najlepiej się właśnie z nią zaszyć, nie wiem, pod ciepłą kołderką, tak. I troszkę sobie po pracy czy po szkole z nią odpocząć. Co pięknie nawiązuje w ogóle do tytułu, bo jakby wiecie, fajne jakieś przytulaśne legendy i do tego kawusia. Dokładnie. I ciasteczko. Także to jest idealna książka na Instagrama. Tak. I tak dalej. A propos tych wszystkich zarzutów. Trzeba tylko do niej dodać kocyk. Że Instagram to tylko kocyk i kawka, no to no Travis tak. Baldry powiedział grab my beer, tak? Grab my latte. Grab my latte. No i co? O co tutaj generalnie chodzi? Fabuła jest niezwykle prosta i niezbyt typowa, jeżeli chodzi o konstrukcję i generalnie cały przebieg narracji. To nie jest taka powieść, do której myślę, że współcześnie jesteśmy bardzo przyzwyczajeni. To jest w ogóle książka, która, o ile się nie mylę, najpierw została wydana jakoś w self-publishingu, a dopiero potem jeszcze raz wydana już na rynku. I początkowo, jeszcze mamy zakładeczkę, była ona wydana właśnie z tym artem, który jest tutaj na wklejce. I mamy tutaj dwie główne bohaterki całej powieści, czyli naszą główną bohaterkę orczycę Viv i Tandri, która jest subkubem i pracują sobie razem w kawiarni, ale zanim do tej kawiarni dojdzie, to Viv, czyli właśnie właścicielka tego przybytku, no musi przejść dosyć długą drogę, żeby to w końcu swoje wymarzone miejsce rzeczywiście stworzyć. I Viv poznajemy jako orczycę, która należy do takiej drużyny pierścienia, takiej ekipy, która pokonuje różne potwory na zlecenie. Oni są trochę takimi wiedźminami. Tak, to jest taka, wiecie, ekipa mordowiców trochę i oni tak łażą w sumie i biją ludzi, mają miecze i są bardzo groźni, chodzą, wiecie, tacy rzeczywiście nakokrzeni. No wiecie, zdobywają jakieś tam artefakty, właśnie zabijają potwory i tak dalej, i tak dalej. No i w którymś momencie Viv stwierdza, że ma już tego dość. Ona już trochę odchodzi na emeryturę chyba. Ona odkłada miecz na kołek. Dokładnie i już jej się trochę nie chce. I jej największym marzeniem jest założenie kawiarni w jednym właśnie z miasteczek. No, oczywiście ma to pewien swój twist, bo to się wiąże z pewnym tajemniczym kryształem. Prawda? Nie mam alergii, po prostu coś mnie zakręciło. I takimi, wiecie, liniami mocy, które przebiegają akurat w tym miejscu, w tej wiosce. Co więcej, w tym uniwersum, które autor przedstawia, kawa nie jest znana i to nie jest taki napój, tak jak dla nas, absolutnie oczywisty, związany z codziennością albo spotkaniami ze znajomymi. Szczególnie myślę dla nas, ludzi czytających kawiarnie, nawet jeżeli nie pijecie kawy, ale na przykład pijecie herbatkę albo chodzicie na ciacho, to są takie miejsca właśnie, które się kojarzą z takim właśnie komfortem, fajnym klimatem, małą przyjemnością też. Tak, taką właśnie, taką przestrzenią, gdzie można trochę popracować, poczytać, odpocząć i tak dalej. I też przede wszystkim, jak coś idzie źle, to idziecie na kawusie, to jest wam lepiej. No, trochę tak jest. No i Viv właśnie marzy się założenie takiego miejsca, no ale żeby to zrobić, musi przede wszystkim przekonać kogoś do pracy z nią i pokazać właśnie mieszkańcom tej wioski, tego małego miasteczka, czym w ogóle ta kawa jest, żeby oni chcieli ją kupować,
I dzięki czemu ona będzie w stanie ten biznes prowadzić. Tak. Po drodze jeszcze musi wyremontować wielką, starą, zapleśniałą stodołę. Tak, no i tak naprawdę śledzimy właśnie Viv od momentu, w którym ona opuszcza tą swoją drużynę, aż do tego, właśnie przez całą tę drogę, jak to wygląda z tym założeniem tego biznesu. Każdy kolejny krok odhaczamy właśnie. Działalność jednoosobowa. Tak, do czasu. Dokładnie. Więc no jak widać, nie jest to taka typowa narracja, to nie jest taka typowa akcyjniacka struktura, gdzie wiecie, idziemy trochę od taska do taska, albo od ważnego wydarzenia do ważnego wydarzenia. I jasne, tutaj też są takie punkty, można powiedzieć, węzłowe, które są takimi najważniejszymi fragmentami, elementami tej całej fabuły. Natomiast generalnie całość nie ma sprawić, że czytacie to zapartym tchem. No nie ma wybuchów i pościgów, zresztą tak jak sama strona tytułowa tutaj pierwsza mówi, że to jest opowieść heroiczna o sprawach przyziemnych. Dokładnie. Więc tak naprawdę skupiamy się na każdym, prawie każdym kolejnym dniu pracy Viv, a propos jakby zmierzającej ku temu, żeby ta kawiarnia rzeczywiście funkcjonowała, więc zaczynamy od dnia otwarcia, kiedy po prostu rozdaje darmowe próbeczki, czytamy o tym, jak rzeczywiście ludzie zaczynają się powoli przekonywać do tego napoju bogów, jakim jest kawa, potem jak z każdym kolejnym takim, wiecie, punktem rozwojowym, kiedy pojawia się coraz więcej klientów, na przykład dodaje jakieś tutaj, wiecie, wypieki do swojej oferty, a może właśnie dodaje latte, które jest troszkę delikatniejsze, no i wieś się rozchodzi i Viv po prostu, jak to prawdziwa bizneswoman, prowadzi świetnie prosperujący biznes. Czyli po prostu kawiarenka. No oczywiście, żeby to był świetnie prosperujący biznes, to tam trzeba pokonać trochę trudności i podziałać marketingowo. Tak. Więc właśnie stąd też pomoc innych bohaterów, którzy się pojawiają tutaj na przestrzeni powieści. Tanji jest tą główną jakby subbohaterką. Haha, bez subkubem, wiecie co chodzi. To nie było zamierzone, ale jakoś wyszło. Taką najważniejszą z postaci pobocznych, towarzyszących Viv w tej drodze, ale mamy jeszcze tam kilkoro innych stworzeń właśnie, bo tutaj też mamy takie postacie, które są trochę, wiecie, antropomorficzne, są gadające szczury, tak. Jakieś, wiecie, takie wilkołacze potwory, jakieś elfy, jakieś wróżki, no dużo różnych, różniastych postaci, które też kojarzą się z taką tradycyjną fantastyką, trochę jak z Dungeons and Dragons, jak z Warcrafta, tak. Więc mamy orki, mamy jakieś gnomy, gobliny, czarodziejów, oczywiście wojowników i tak dalej, smoki i etc. I oni wszyscy przychodzą do tej kawiarni, siadają przy stolikach i sączą kawusie. Dokładnie, wiecie. Wielkie psy, no. Jakieś zjawy, mamy jakieś widmo, etc., etc. Dodatkowo na końcu tej powieści, bo ona generalnie jest dosyć krótka, mamy jeszcze taką kilkunastostronicową nowelkę, taka historia właśnie z legend i latte, która jest trochę takim prequelem, można powiedzieć, ale też nie do końca, raczej taką opowieścią z uniwersum, może w ten sposób. Tak, w sensie ona w jakimś stopniu wyjaśnia, skąd Viv ma to w ogóle zainteresowanie samą kawą, taki, dlaczego ona ją tak kocha. No i też taki mały glimpse tego, jak wyglądało właśnie jej poprzednie życie, kiedy jeszcze była wielką, taką groźną, bijącą wszystkich orczycą. Więc generalnie, jak widzicie, połączenie jest dosyć niekonwencjonalne, ze względu na to, że mamy właśnie no, mnóstwo postaci klasycznie fantastycznych, takich klasycznie groźnych, rzeczywiście... Takie heroiczne fantazje, heroiczne fantazje, wiecie, dużo właśnie jakichś walk, dużo spisków, elementów magicznych, fabularnie też, jakby wiecie, i worldbuildingowo, a tymczasem zostają oni wszyscy wsadzeni w taką, można powiedzieć, rzeczywistość bardzo codzienną, kiedy to właśnie prowadzimy sobie mały biznes i przy kawusie rozmawiamy o sprawach najróżniejszych. Więc to jest w ogóle coś, czego ja się nie spodziewałam, bo ja w ogóle w pierwszej chwili, jak dowiedziałam się, że istnieje książka Legendy i Latte, to miałam takie, co mają legendy do latte? Wiesz, to jest trochę tak jak piernik do wiatraka i no bym mąka, okej. I dopiero potem przeczytałam opis, miałam taki moment, orczyca, że jakby to takie zielone, duże i tak dalej. Więc byłam totalnie zaskoczona, a potem rzeczywiście dotarło do mnie bardzo szybko, że to jest totalnie comfort read i książka, z którą po prostu spędzacie bardzo miło czas i się przy niej świetnie bawicie. Bo też Viv jest taką postacią dosyć, powiedziałabym, nie wykazującą tak na pierwszy rzut oka wiele tych cech, które przypisuje się teoretycznie tak stereotypowo jej rasie. No bo jednak jak myślisz sobie ork albo orczyca, to masz takie, no jakieś wielkie, straszne i przerażające coś, no nie? A potem okazuje się, że Viv jest w sumie bardzo taką skoncentrowaną na swoim marzeniu osobą, bardzo rzeczywiście konkretną, jeżeli chodzi o to, jak to marzenie chce osiągnąć, ale poza tym jest dosyć sympatyczna i taka rzeczywiście jest fajna. Ale ona też objawia trochę takie stereotypowe cechy, wiesz, jest trochę brukliwa. Trochę. Jest takim, wiesz, raczej faktycznie takim
typem wojowniczki na emeryturze, brak jej trochę takiego wysmakowania, wyrafinowania, nie do końca się odnajduje w kontaktach międzyludzkich, w sensie międzyosobowych, może powinnam powiedzieć. Międzyosobowych. Więc i tam niektórzy bohaterowie nie zwracają na to uwagę, nie? Że weź w luzu i tak dalej, wiesz, jest wysportowana, jest bardzo silna. Ona sobie radę, ona te cechy przyniesie. Tak, jest bardzo samodzielna i bardzo niezależna, tak? I czasami przez ten pancerz niezależności i samodzielności trudno się przebić innym bohaterom i trochę tak rozmiękczają ci nowo poznani przyjaciele na każdym kroku. No ale tego też jest Tandria, w ogóle jestem strasznie skraszowana na Tandrię, jakby serduszko, totalne serduszko. Najbardziej mi się podobało ten moment, kiedy Tandria stwierdziła, że będzie głównym szefem działu marketingu w tej kawiarni, stwierdziła jakby zaufaj mi, ja to ogarnę, będziesz miał klientów. Spoko. Tu wiesz, nasz wewnętrzny dziennikarz się po prostu we mnie obudził i miałam takie, okej, tak, ja mogłabym być taką Tandrią. To w sumie jesteś jak Viv. Nie, w pracy nie jestem Viv, absolutnie. Ja właśnie jestem Tanji, ale okej. Nie, ale tak wiesz, w sensie mówię, że a propos konkretów, wiesz, tego co chcesz osiągnąć i tak dalej, to cechy, tak myślę, że... To dlatego pewnie mam do niej dużo sympatii, bo niektóre z jej cech rzeczywiście mi ciebie przypominały. Okej, no to jakby macie bonus. To komplement jest, ja nie wiem, że ja sobie ja robię. Nie, no ja tego nie odbieram, że to sposób inaczej. Znaczy tak, to jest w ogóle książka, która jest wielgachnym hiciorem na social mediach, oczywiście między innymi na TikToku, no bo jakżeby inaczej. Tak. Ja przyznaję, że w ogóle zaskoczył mnie fakt, że tak szybko ta powieść zostaje u nas w Polsce wydana, bo ja niewiele dawniej o niej słyszałam gdzieś tam ukradkiem przy okazji, obserwując rynek, bo ona została wydana w 2022 roku, u nas się pojawia w tym pierwszym kwartale 2023. I przyznaję, że to nie jest taka powieść, która mnie absolutnie zachwyca i padam przed nią na kolana i bardzo się cieszę, prawda, że takie książki są wydawane i że bardzo mi tego brakowało w literaturze i tak dalej. Nie, w sensie nie miałam chyba jako czytelniczka takiego wewnętrznego, takiej wewnętrznej potrzeby przeczytania tego typu książki, chociaż faktem po przeczytaniu tego miałam bardzo silną potrzebę, żeby pograć w Animal Crossing, które moja siostra ma, bo ona ma Nintendo i jakby już byłam o tyle, żeby ją poprosić o tą konsolę, żebym sobie żeby tak weź pod kołdejkę, zaszyć się w kącie i po prostu nawalać w Nintendo dokładnie, do późnej nocy. Dokładnie, natomiast ja jakby doceniam tę powieść, bo na pewno wyróżnia się na tle całej masy książek, którą czytamy w ciągu roku, które są w ogóle wydawane w ciągu roku. Bo rzeczywiście nie przychodzi mi do głowy inna, podobna do tej powieść, właśnie pod względem tej struktury i tutaj na górze z tyłu, gdzie mamy, prawda, w ogóle super jest wydana jeszcze ta książka, jeżeli chodzi o w ogóle design tej okładki, on jest taki jakby rysowany, właśnie, bo jednym z elementów w ogóle tej fabuły jest fakt, że Tanji zmienia tą taką tablicę, która wisi przed i wewnątrz też właśnie kawiarni, tam dopisując na przykład kolejne elementy menu, ona też jest uzdolniona artystycznie, więc jakieś tam kwiatki rysuje, tak no, znaczy, w ogóle no nie te, kwiatki, no, ale no wiecie, te przysmaki, które są serwowane i też te kawy, tak więc to wszystko trochę wygląda jak taka jakby kreda właśnie na tablicy. I tutaj na górze jest takie zdanie, światowy fenomen, bestseller wykraczający poza ramy gatunku. I faktycznie no, to jest taka książka, która wykracza poza ramy gatunku, bo ciężko ją jednoznacznie sklasyfikować, tak? Comfort read to jest oczywiście taka etykietka internetowa, która śmiga już dobrze na amerykańskim na przykład rynku i generalnie za granicą jest wiele książek, które można do tego dopisać. No to jest bardziej taki trop troszkę, jak mamy trop. Bardziej motyw nawet niż trop, wiesz co? No tak wiesz, na pograniczu, no wiesz, tropy jednak mi się kojarzą stricte z fabułą. A że małe elementy fabuły. W sensie tak, no jakieś tam elementy fabularne, a motyw bardziej jest takim motywem przewodnim chyba, więc nie wiem, może motyw jest lepszym określeniem. Chociaż nie wiem, czy też najlepszym. W każdym razie nawet jeżeli sobie na TikToku tam wpiszecie comfort reads, nie, czy właśnie cozy reads, no to już znajdziecie jakieś listy tych książek, które w jakiś tam sposób odpowiadają temu zagadnieniu. No i z pewnością tam będzie Legendy i Latte, albo jeżeli na przykład piszecie Legendy i Latte, to będziecie mieć jakieś polecajki. Jeżeli czytałeś Legendy i Latte i ci się podobało, to przeczytaj coś tam. Tak. Prawda, znamy to. U nas w Polsce jeszcze chyba aż tak dużo tych powieści nie ma, ale zakładam, że będzie coraz więcej, jeżeli
ta powieść osiągnie jakiś duży sukces. Więc ja nie należę do tego grona, która jest, wiesz, tak powszechnie ultra zachwycona tą powieścią, mm-hmm. bo ona we mnie nie budzi aż tak dużego entuzjazmu. Jakby ta fabuła jest dosyć prosta, styl pisania jest bardzo lekki, momentami ona jest bardzo zabawna. Tak. Jest właśnie taka cieplutka, kochana. To jest taka książka, która widzi trochę świat przez różowe okulary, można mm-hmm. powiedzieć. I to jest w porządku, bo też potrzebujemy takich książek i chcemy, żeby ktoś nas czasami tak po prostu przytulił. A jeżeli mhm. robi to nawet książka, to jest spoko. Tak, ja się pod tym podpiszę, że to nie jest książka, która zmieniła moje życie w żaden sposób. Aczkolwiek mam wrażenie, że tak w dobrym momencie ją trochę czytałyśmy, bo nie wiem, odnoszę wrażenie, że tak już zaczynałam powoli dostawać takiego lekkiego przebodźcowania, bo miałyśmy dużo naprawdę bardzo monumentalnych mhm. premier, a nawet jeżeli nie monumentalnych pod względem formy i po prostu kunsztu, to też takich, które w jakiś sposób, wiecie, wymagało ode mnie pełnego takiego mega gigantycznego skupienia i siadanie do Legend i Laty sprawiło, że ja po prostu mogłam się na chwilę odciąć i tak sobie pochillować. Absolutnie. Dokładnie. Dosłownie tak, jakbym na przykład, ja to tak trochę widzę, jak idziemy na zakupy i przez 3-4 godziny łazimy po sklepach, a potem siadamy w tej kawiarni jako zwieńczenie tego wyjścia na zakupy. Tak, to jest właśnie ten moment, że my przez całą tą sobotę łaziłyśmy po sklepach, recenzowałyśmy inne książki, w domyśle, wiecie, widzicie analogię, a potem usiadłyśmy na kawce, zjadłyśmy sobie ciastko i pojechałyśmy do domu. To jest dosłownie to. Także, no, jeżeli właśnie o to chodzi, to ja też bardzo ją doceniam z tego względu, bo, no tak jak mówię, czasem potrzebujemy takiej historii, niekiedy te takie pastelowe, w cudzysłowie, książki, jak my to nazywamy, mimo wszystko mają taki aspekt jakiś dramatyczny i nagle dla urozmaicenia fabuły autorzy decydują się na jakiś twist, jakąś awanturę między bohaterami, albo jakiś sekret, który nagle wychodzi na jaw i cała ta taka urocza otoczka, którą nam na przykład autor zbudował w trakcie tej fabuły trochę upada i sprawia, że koniec końców ta książka i tak jest smutna, nie? Z jakiegoś powodu, bo nie wiem, okazuje się, że jakiegoś bohatera prześladuje jakaś trauma i w ogóle nie, to nagle się... Chyba po prostu kogoś nie lubisz. Tak, wiesz, to nawet już te książki Emily Henry gdzieś są jakieś takie troszkę poważniejsze. Mhm. Tutaj oczywiście mamy pewne aspekty psychologiczne właśnie tych bohaterów, szczególnie Viv, właśnie to, o czym mówiłam na przykład, jeżeli chodzi o ten proces takiego otwierania się na świat i na ludzi, w cudzysłowie, właśnie naszej głównej bohaterki, bo to też nie jest prosty proces i gdyby tak przełożyć to na nasze, prawda, tak spojrzeć na to rzeczywiście, to też trwa i wymaga pewnego wysiłku. Natomiast tutaj też autor nie sili się, prawda, na pisanie takiej historii, która ma w nas coś zmienić, wiesz, zaszczepić mm-hmm. jakąś myśl, sprawić, że wejdziemy w jakąś dyskusję społeczną, czy coś takiego. Nie, no to ma być lekkie, przyjemne i dające ci jakiegoś rodzaju komfort. I rzeczywiście robi to, więc jakby ona bardzo dobrze wie, czym jest ta książka i nie udaje niczego innego. Dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest taka pozycja, która jest dla tych z was, którzy właśnie trochę, tak jak Marta powiedziała, potrzebujecie pochillować mm-hmm. i odpocząć. Bo jasne, dla wielu z nas czytanie jest formą odpoczynku, mhm. natomiast no, oczywiście no, na rynku jest cała masa książek, niektóre angażują nas bardziej, niektóre mniej, mhm. jedne są trudniejsze, inne są łatwiejsze, jedne są zabawne, inne są smutne i tak dalej, możemy takich rozróżników zrobić całą masę. Wiesz, na co ona będzie dobra? Na zastoje albo na przebodźcowanie czytelnicze? Wiesz co, może być na przebodźcowanie, na zastoje mhm. uważam, że też nie zmienia to faktu, że z zastojami jest zawsze tak, że u każdego się trochę odbywa inaczej. Troszkę tak. I to może być na przykład za nudne i za mało angażujące dla osób, które na przykład potrzebują jakiegoś silniejszego czynnika, żeby zaangażować się w lekturę, żeby wyjść z takiego zestoju. Ale z kolei też co ja myślę, że jeżeli ktoś ma taki problem, że na przykład odkłada za szybko książki, że nie może się wkręcić, to może być dobra próba na zasadzie, wiecie, wejść powolnie, z powrotem w czytanie, na przykład za pomocą Legend i Laty, a potem wybrać sobie coś na przykład bardziej wartkiego, bardziej akcyjnego, bardziej takiego spiętego, już wiecie, rzeczywiście mocnego, więc znajdzie swoich odbiorców na pewno. Nie, no na pewno. Każda z nas ma trochę inny styl czytania mhm. i inaczej odbieramy pewne treści, więc na przykład ze stojami, no na przykład, tak jak tutaj poruszyliśmy ten wątek, każdy będzie do tego podchodził troszeczkę inaczej, ale faktycznie dla tych osób, które na przykład, nie wiem, lubią bardzo czytać, ale są na przykład tak zmęczone po zajęciach albo po pracy, że nie są w stanie się zbyt długo skupić, mm-hmm. to będzie w ogóle świetna lektura do poduchy. Taka stricte poduchowa, mm-hmm. spanka, wiecie, rozdział 2,
kaput. Kima. I wiecie, i to jest fajne, no. bo rzeczywiście się przy tym odpoczywa. Albo jeżeli gdzieś na przykład, nie wiem, będziecie wyjeżdżać na jakąś majówkę, na jakieś coś, tak. to też myślę, że to będzie fajna opcja, żeby wziąć sobie to na leżaczek, na kocyk, czy pod kocyk, czy na kocyk, jak jedziecie do takiego szaru na przykład, czy coś tam. A tym bardziej do kawki widzowej. No tym bardziej do kawki. To jest bardzo dużo kawki, to są opisy aromatów, smaków, jakichś takich elementów w różnych kawach, które... Bułki cynamonowe. Wiesz, są bułki cynamonowe, jest czarna kawa, jest latte, jest właśnie kawa z troszkę odrobinką mleka, mocniejsza, słabsza, więc w ogóle też dla miłośników kawy stricte... Here. Yes. Jak najbardziej. Więc tak, dajcie znać, czy słyszeliście o niej już jakiś czas temu, kiedy rzeczywiście wybuchła i zrobiła na wszystkich wrażenie, jeszcze zanim była u nas w Polsce wydana. Dajcie znać, czy może już położyliście na niej swoje łapki, albo czy jesteście zainteresowani i dla zadania dla Was do komentarzy, jaką kawę lubicie najbardziej. A jak nie lubicie kawy, to wymyślcie coś takiego, żeby... Coś z oferty kawiarnianej, czyli na przykład ciacha, herbatki i takie różne takie, bo jesteśmy zawsze ciekawe. Ja jestem kawki. Team latte na sojowym albo na bezlaktozowym, bo laktoza, nie? Ty jesteś Team China, no nie? No, także dajcie znać i do zobaczenia następnym razem. Pa!